szczególny okres przedświąteczny. Myślę, że scenariusz i życie samo dopisało to, że dzisiaj spotykamy się przed świętami. My nie włączamy nagłośnienia, także prosiłbym o chwilę uwagi, bo chcemy przekazać informacje, żeby Państwo mieli je rzetelne i z pierwszej ręki, żeby później nie było niedomówień. Cieszę się, że mogę Państwa dzisiaj gościć i cieszę się, że mogę gościć Pana Marka Cieślaka, z którym za chwilę podpiszemy kontrakt na prowadzenie pierwszej drużyny i na pomoc w szkoleniu adeptów i młodzieży, którą to robi do tej pory i będzie robił oczywiście Andrzej Chuszcza. Chciałbym trochę Państwu powiedzieć o kulisach. Notabene Andrzej Chuszcza i Marek Cieślak w 1978 roku razem zdobyli, jeżdżąc w jednej drużynie, brązowy tytuł Mistrzów Świata, więc oprócz tego znają się z toru i znają się bardzo dobrze, a Państwu osoby Pana Marka nie muszę chyba przedstawiać. Jeżeli dobrze pamiętam, to 5 lat temu były pierwsze rozmowy, kiedy to klub wyszedł już na prostą i szliśmy do przodu. 5 lat temu próbowałem namówić Marka na współpracę z Falubazem. A takie intensywne rozmowy i tak bardzo blisko między nami było 2 lata temu, kiedy tak naprawdę, może nie, że zabrakło woli, bo wola była po dwóch stronach, ale Marek wtedy, opuszczając drużynę we Wrocławiu, wiem, żeby postawił pod wielkim znakiem zapytania to wszystko, co tam przez tyle lat osiągnął i zbudował. Natomiast no, dzisiaj nasze drogi się schodzą, jesteśmy dogadani. Ta mała przerwa i spóźnienie wynikała również z tego, że tak naprawdę to był gorący okres, ponieważ tych propozycji dla trenera jest bardzo dużo, a szczególnie z jego rodzinnego miasta, z Częstochowy, gdzie ostatnio był na kilku spotkaniach. Ale cieszę się, że udało mi się nakłonić, aby poprowadził Falubas. Falubas jest wspaniałą drużyną, drużyną, która od kilku lat nie schodzi z podium, drużyną, która jest zbudowana przyszłościowo, drużyną, która przyniesie na pewno dużo radości dla nas wszystkich, dla kibiców, dla Państwa, a trener jest tego doskonałym uzupełnieniem. Jego doświadczenie, jego znajomość przepisów regulaminu, znajomość środowiska żużlowego, bardzo dobre kontakty z zawodnikami, bardzo dobre kontakty ze środowiskiem sportowym, nie tylko w Polsce, a za granicą, mogą tylko to całe domino, te wszystkie klocki uzupełnić. Dzisiaj, podpisując ten kontrakt, myślę, że mamy już to, na co czekaliśmy bardzo długo. Jeszcze zanim Marek Cieślak, to takie pytanie zadam, bo od kilku tygodni pojawiał się ten kontrakt, który tutaj leży przede mną, pod nim nie ma podpisów, jest podpisany, że warunki są dogadane. Czy to prawda, że dogadaliście się już parę tygodni temu, bo w mediach ta informacja powtarzała się jak mantra? Znaczy, może ja powiem, że ten temat wyszedł, Państwo wiecie kiedy, natomiast nie było prawdą oczywiście, że jakiekolwiek zobowiązania pisemne. Natomiast to, że zaczęliśmy rozmawiać i to, że byliśmy w kontakcie, świadczy o tym, że dzisiaj spotykamy się na finiszu i na podpisie tego kontraktu. Ja również prosiłem Marka przed podjęciem ostatecznej decyzji, aby zadzwonił do mnie, gdyby zdecydował się szybciej podpisać gdziekolwiek kontrakt. Ja również obiecałem ze swojej strony, że jeżeli będę miał wolne miejsce, to taki ruch wykonam również i nie będę prowadził innych rozmów. Mimo że telefonów osobiście do mnie wykonanych przez kilku ludzi w Polsce było sporo, jak i też kilku ludzi związanych ze sportem żużlowym, no jest wolnych i do wzięcia. Natomiast dzisiaj, patrząc na to, co robi Falubas, jaką jest drużyną, jakich mamy kibiców, jak to wszystko jest postrzegane, to widziałem tylko jednego człowieka, który może dzisiaj prowadzić tą drużynę, a tym człowiekiem jest